Yo, cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj bierzemy się za kolejny algorytm sortowania. Jest to algorytm Insertion Sort. Nawet nie wiem, czy dobrze mówię jego nazwę. Generalnie z angielskiego jestem troszeczkę słaby, ale po polsku brzmi to sortowanie przez wstawianie. Tak, jest to algorytm do sortowania. Jesus Christ! Jak każdy film ostatnio, który dodaję na tym kanale. O tym algorytmie musicie wiedzieć to, że dzieli wam wasze dane na część uporządkowaną i część nieuporządkowaną. Dalej jego działanie jest generalnie proste i nie wymaga jakiegoś większego skupienia. Pamiętajcie, że nasza uporządkowana część to ta po lewo, a ta nieuporządkowana to ta po prawo. Generalnie na ekranie oddzielam wam to kreską. Nasz algorytm bierze pierwszy z lewej element z części nieuporządkowanej i wstawia go do części uporządkowanej na odpowiednie miejsce. To znaczy iteruje po każdym elemencie w części uporządkowanej i jeśli ten element jest mniejszy od tego elementu, to po prostu zamienia je miejscami. Pamiętajcie, że element, który będziemy sortować, zawsze jest o jeden większy od naszej iteracji. Bo gdy na przykład zaczynamy od iteracji 0, to nasz zerowy element jest to ta część uporządkowana. Więc element, który będziemy chcieli sortować, jest po prostu o jeden większy. Warunek ten jest sprawdzany albo do momentu, kiedy przeliterujemy przez wszystkie elementy części uporządkowanej, lub gdy pętla nie wykryje żadnego miejsca, gdzie może ten nasz element sortowany wstawić. Myślę, że tyle z teorii, generalnie pewnie większość wam się rozjaśni, jak zobaczycie to w kodzie. W kodzie też to będę starał się jakoś tłumaczyć, także zapraszam już do C++a, w sumie do mojego Visual Studio Code. Jeżeli chodzi o sam kod, jest to w sumie to samo, co w każdym odcinku, czyli po prostu załączamy sobie trzy biblioteki. Pierwsza to jest IOStream do tworzenia podstawowych programów, jest time.h oraz windows.h i to time.h oraz windows.h to jest do generacji liczb losowych. Oczywiście używamy using namespace std, czyli przez nazw. Następnie daję możliwość użytkownikowi wprowadzenia wielkości naszej tablicy, tworzę tą tablicę oraz daję informację, że posortowana tablica wygląda w następujący sposób. Następnie wywołuję moją funkcję. Pamiętajcie, że wcześniej stworzyłem funkcję, która generuje mi te liczby losowe. Pokazuję to w każdym odcinku o algorytmach, także wydaje mi się, że nie muszę tutaj tego omawiać. A i też pamiętajcie, że wcześniej stworzyłem nagłówki moich funkcji na samej górze, żeby program mógł je odczytywać. Jeżeli chodzi o ciało mojej funkcji insert sort, generalnie jest to też wydaje mi się bardzo prosta sprawa. Tak jak w większości podstawowych algorytmów, parametry, jakie przekazujemy do naszej funkcji, jest to wielkość naszej tablicy oraz sama ta tablica. W całej tej mojej funkcji potrzebuję dwóch zmiennych, w sumie można powiedzieć, że trzech. Pierwsza z nich to jest j, druga to jest klucz, a trzecia to jest i. Pamiętajcie, tak jak powiedziałem na samym początku, że zawsze potrzebujecie tej pętli głównej, która będzie wam iterować od początku do wielkości waszej tablicy. W naszym przypadku, tak jak też wspomniałem wcześniej, nie będzie to od zerowego elementu, tylko to będzie od pierwszego elementu. Także przy pierwszej iteracji pętli for będzie to i równe 1, a nie i równe 0. Następnie musicie pamiętać, żeby pod nasze j podstawić i. Dlaczego? Ponieważ to i będzie odpowiadać za nasz argument sortowany, czyli za naszą wartość sortowaną, a to j będzie odpowiadać za pierwszy element po prawej stronie z części uporządkowanej. Także jeszcze raz, po co tworzycie j i i? Wasze i to będzie pierwsza wartość z części nieuporządkowanej od lewej strony, którą chcecie sortować, a wasze j to będzie pierwszy element od prawej strony z części uporządkowanej, z którym będziecie porównywać. Następnie tworzycie pętlę while, która głównie wykonuje się do momentu, kiedy nie przeliterujecie po wszystkich elementach wstecz, czyli j większe lub równe 0, bo jak j będzie równe minus 1, no to wasza pętla się musi oczywiście zatrzymać. Oraz to też jest warunek, który musi być end, czyli musi występować w tym samym momencie, co nasz pierwszy warunek. Tab od j minus 1 musi być większe od tab od j. Pamiętajcie, że wasze tab od j minus 1 jest to pierwszy element od prawej strony, który jest posortowany. A wasze tab od j jest to element, który jest nieposortowany i chcecie go sortować. Przyjrzyjcie się temu na spokojnie, na pewno to zrozumiecie i do was to dotrze. Tak jak do mnie dotarło, bo chyba po 15 minutach, ale dotarło. Trochę w tą pętlę while musiałem się troszeczkę wgłębić. Następnie, jeżeli ten warunek zachodzi, to podmieniacie po prostu wasze wartości w tabeli i dekrementujecie wasze j. Ważna sprawa, o której nie wspomniałem wcześniej, nie wykonujecie pętli swap, funkcji swap, która zamienia wam miejscami elementy w tablicy z tego względu, że po prostu to chyba tam wynikało z tego, że ona zajmowała za wiele pamięci i generalnie w tym przypadku robi się to szybciej tą metodą, jaką widzicie na ekranie. Czyli po prostu tworzycie sobie trzecią zmienną, którą wstawiacie sobie wartość, która oczekuje, na to, aby wstawić ją w odpowiednie miejsce. Takie zwykłe sortowanie danych, kiedy na przykład sprawdzacie, która wartość jest najmniejsza, która wartość jest największa. Myślę, że coś takiego już robiliście, jeśli patrzycie w ten algorytm. Następnie na ekranie widzicie, że ten algorytm działa, te przykładowe dane zostają wypisane i posortowane. No i w tym odcinku tyle. Wielkie dzięki za uwagę, jeśli komuś pomogłem, to oczywiście łapka, subskrypcja, a my widzimy się w kolejnym odcinku, w którym pewnie będzie jakiś quicksort. Nie no, quicksort już był. Będzie teraz sortowanie, nie pamiętam jakie tam będzie, ale jakieś tam musi być, bo jeszcze jeden algorytm sortowania nam został. Z tych takich podstawowych. No, także tyle w tym odcinku, wielkie dzięki za oglądanie, hejka, trzymajcie się, cześć.